Witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj zapraszam Was na podróż z Niemiec, w których jestem, do Neapolu. Jadę w tej chwili na wagę. Podszedłem najpierw do urządzenia, bo jest pełna automatyzacja, gdzie wprowadziłem numer referencyjny, dane samochodu swoje i dostałem taki pager, wam pokażę. I ten pager otwiera mi wszystkie szlabany i dodatkowo dostanę na niego informację, gdzie mam podjechać, na którą halę, czy rampę, czy co tam będzie do załadunku. Także jedziemy ładować papier. Ja tutaj jeszcze nie byłem nigdy, więc zobaczę, jak to wygląda. Co nie wolno robić? Jechać pasami. Aha, przepisy obowiązują drogowe. 10 na godzinę w całej firmie. Zakaz palenia. Zakaz fotografowania. A filmowanie? Nie wolno sikać pod drzewem. To jest takie, gdzie to trzeba przyłożyć? Tutaj? Tu chyba. Wjeżdżamy na wagę. Kurde, zmieści się tu moje lusterko tutaj, ledwo. Bite Pager Wolharten, aha, znowu to samo. 15 ton 60 kg ważę w tej chwili. Przykładamy. A, otworzyło, dobra. Jedź na plac. Parking Warten. Przyjdzie SMS i przez szlaban przejechać. Tu nawet jest instrukcja, co i jak. No i taki oto karton mnie załadowali. Wydaje wam się, że to jest lekkie, bo karton jest lekki. Prawda? Te 20 kilka palet, to jest te kilka, no 20 palet gdzieś to są 24 tony. Dobra, zamykam plandekę i lecimy do Włoch. Korek po zbóju tutaj. Wy już widzicie chyba 10 kilometr tego korka. Mam szczęście, że to nie w moją stronę. On się ciągnie i ciągnie. Wypadek był i po prostu... No współczuję chłopakom. Chyba tutaj gdzieś początek będzie, bo takie dziury się robią. Generalnie katastrofa w tamtą stronę. A jeśli chodzi o mnie, no załadunek poszedł bardzo sprawnie. Zaczynam powoli zmieniać zdanie o Niemczech, o Niemcach właściwie, bo coraz częściej trafiam naprawdę na porządnych, fajnych ludzi. I chyba za bardzo uogólniałem, chyba zacznę się bić w klatę, że to było zbyt krzywdzące, bo jest po prostu coraz lepiej. No, albo moje się nastawienie zmieniło, ciężko powiedzieć. Firma bardzo fajna, w pełni zautomatyzowana, wjeżdża się na wagę, wpisuje się numer referencyjny, przepraszam, najpierw się wchodzi do biura, wpisuje numer referencyjny, dostaje się pager, z tym pagerem wjeżdża się na wagę, ten pager otwiera szlaban, wjeżdża się na parking, dostaje się wiadomość, jedź na rampę jakąś tam, znowu się otwiera szlaban tym pagerem, jedzie na rampę, tam ładują szybciutko, sprawnie, kulturalnie, delikatnie, nie niszcząc naczepy, naprawdę fajnie. Czysta firma poukładana, jak widzieliście, wiozę karton na paletach, ciężkie to po zbóju, 23,5 tony to samego towaru, to waży 39 ton mniej więcej, tak wynikało z wagi. No i potem wjeżdża się na wagę, przykłada się pager, on się pyta, czy na pewno jedziesz tam, i wyskakuje firma, do której mam jechać, tam do Neapolu. Jak potwierdzę,
to drukuje mi CMR-ki, wszystkie dokumenty niezbędne do podróży i do dostarczenia towaru. No i potem wyjazd. Na końcu się wkładzie ten pager, on go tam zasysa automat i otwiera mi szlaban i mogę z firmy wyjechać. Zero ludzi. Niepotrzebni są ludzie do meldunku, do czegokolwiek tam, no tylko załadunki, tak? Cała biurokracja ta logistyczna jest pominięta, tak? Wszystko robią automaty. No i też przede wszystkim, i to jest fajne, bo nie muszę się użerać z ludźmi. Automat oczywiście wszystkie możliwe języki, również polski. Nie da się pomylić, nie da się zgubić. Wszystko jest oczywiste, ładnie oznakowane. Naprawdę. Coraz więcej takich firm ostatnio spotykam w Niemczech i... No i pełen szacun dla nich za to. A teraz kierunek Ludwigshafen. A, jeszcze była taka sytuacja do spedycji. Którędy mam jechać? Przez Brennero czy przez... Czy naokoło przez Udine? No bo przez Brennero tam z papierem i z kartonami nie można. A dostaję informację, no możesz przez Lindau, tamtędy i na Brennero. A za chwilę wiadomość. Ale to jest karton gotowy czy taki surowy? Mówię, no to jest fabryka, więc to są arkusze kartonowe, spaletowane. To nie jest gotowe. Tam nie ma żadnych wycinanek, rysunków. To nie jest gotowe do sprzedaży, do wykorzystania. To jest półprodukt, nazwijmy to. I za chwilę SMS. No to jedź jednak przez Udinę. Także mam nie tysiąc, mam trochę więcej. No 1800 km. Także jest co jechać. Będę tam w sobotę w Neapolu, a jest czwartek. No i to naprawdę będzie co jechać. Ale taką robotę lubię, po prostu kilometry, bo kasa leci, to są dobrze płatne frachty. Najczęściej dobrze mi się będzie jechać. Cały czas jest zakaz wyprzedzania i kolejna ciężarówka mi wyprzedza. Jak ja bym wyprzedzał, to zaraz by mnie skasowali. Godzina 19:20. Okolice Monachium. Do Monachium tam jest, nie wiem, z 20 km. I teraz pytanie, czy uda mi się stanąć, bo na poprzednich dwóch parkingach mi się nie udało. I boję się, że im bliżej Monachium, tym gorzej, a za Monachium do Salzburga jest kaplica z parkingami. Są małe i na pewno będą zapchane. Zaczyna mi się robić ciepło z czasem. Zobaczymy, jak będzie teraz. Patrzcie, tu nawet tu na autostradzie stoją. Tu już nie stanę, bo ci stoją po lewej. Kapa, ten się wcisnął, ma szczęście, że miał dziurę. No, widzicie, nawet nie ma się gdzie przykleić. Kurde, katastrofa, powiem wam. Nie puszcza, to jedziemy. No i tak wygląda parkowanie w Niemczech o 19:22. Zobaczymy na następnym, co będzie. 22 km do następnego parkingu. Ta droga, był znak, ósemka, że jest zamknięta, trzeba objeżdżać ringiem Monachium, ale wyczaiłem, że tu jest parking i ponieważ tędy nie jeżdżą ciężarówki, no bo jest zakaz, znaczy tranzytowy zakaz, ale do parkingu chyba mogę dojechać, więc o, Paulaner, jakby ktoś chciał piwo. Za 600 metrów zjedź w prawo. Dobrze, Jarku, zjadę. Więc postanowiłem do tego parkingu wjechać, a nuż będzie miejsce. Skoro ten parking nie jest taki znany. Tu
tu jest autobus, to nie. Kurde, ten se tu stanął tą BMW. Albo kieruj ona. Się na południowy wschód. Kurde, jakie odstępy porobili, no nie wiadę. Jak tu nie stanę, to jestem w dupie. A nie wygląda to dobrze. I ja... Jest miejsce. Ale kurde, to jest policaj kontrolę. Kurde, nie wiem, czy tu mogę stanąć. 48 minut na tacho. Cholera. No zakaz, wygonię mnie stąd, kuźwa, w nocy. Nie, nie ryzykuję. O, myślałem, że może tutaj. Parking za 500 metrów, dość duży. Ale obawiam się, że no to jest Monachium, okolice Ring Monachium. Podejrzewam, że będzie zawalony. A to jest moja ostatnia szansa. Mam 20 minut na tacho. Jak tutaj nie stanę, to koniec. To już mam pozamiatane. Już tu na stacji stoją. Ja też stanę na stacji. Pierdzielę to. Coś wymyślić. Tutaj nie mogę. Bo są dystrybutory. Auć. Mi się butelki trzęsą. Ale to nie jest alkohol. Jest zakaz parkowania. Kurwa, ten se głupio stanął, no. Czekajcie, czy ja się tu zmieszczę. Kurwa, ale stanęli, ja. Przepraszam. A co tu zrobić? Dupa. Ten się jeszcze jakoś tu wkleił, bo byli, są bardziej schowani, a ci tak wystają. Kurwa, muszę złożyć lustro, żeby przejechać. Albo nie. Dobra, nie muszę. Następna, kurde, gwiazda. Tam jest rajka. Tam jest rajka wolna z tyłu. Jak ten ktoś tam nie pojechał, to ja tam jadę tyłem, wjadę, trudno. Już jest piątek. I taka ciekawostka z wczoraj. Rozmawiałem z pewnym kierowcą z innej firmy, który powiedział mi, że mogę latać z papierem przez Brennerą. Mówię, no nie mogę. Ale mi parę dni temu wpadła pewna tabelka w ręce, gdzie było pokazane, że norma jakaś tam może, inna nie. Krótko mówiąc, samochody zarejestrowane po 2000, chyba tam 18 czy tam 19 roku, które spełniają normę Euro 6, mogą jeździć z papierem, niższe normy nie, wtedy na pociąg albo naokoło. A myśmy latali cały czas naokoło przez Udinę. I wysyłam tą tabelkę do spedycji i mówię, patrzcie, mogę jechać przez Brennero. Ale tam jest sektorówka, nie możesz, ale mówię, ale to dotyczy normy Euro 5 i niższej, ale patrz, Euro 6, według tabeli wynika, że mogę wozić wszystko. I papier, i karton, i kamienie, i odpady, i kafelki, drewno.
wszystko, co jest zakazane na niższych normach, przy mojej normie pozwala mi jechać. W związku z tym, good news, nie muszę zasuwać do Villach Udine naokoło w ten sposób, tylko pyk, przecinam Brennero i będę w Bolonii o wiele szybciej. No i skróciła mi się droga, w związku z tym to jest ta dobra wiadomość, słuchajcie. Jadę przez Brennero, nie muszę lecieć naokoło przez całe włoskie Alpy. Ale fajnie. A do granicy zostało mi ze 3 km. To, co widzicie po lewej stronie, to są i przede mną to jest Austria, po prawej stronie Niemcy. Ja jeszcze jestem w Niemczech, ale zaraz wjeżdżam do Austrii. 2 godziny jazdy i będę w Italii. Ale zanim się to wydarzy, najpierw jadę jeszcze zatankować. No jestem już we Włoszech, zjechałem z Brennero, jadę w stronę Modeny. Do Modeny mam jeszcze 200 km, czyli jeszcze 200 km zakazu wyprzedzania. Zawsze narzekam na girteki. Trafiłem na jakiś zabytek, który po prostu się wlecze i chyba go wyprzedzę, no bo to się po prostu... Nawet nie wiem, z jakiego kraju to jest. Turcja? Chyba. No ale jedzie 74 na godzinę. No chyba szybciej nie jest w stanie jechać. Jak patrzę na ten wynalazek. Ale boję się wyprzedzać, bo kurde. Wiecie, czym to grozi. O, zjechał mi. Jaki mądry. Ale mądry kierowca. To się nie zdarza. To się nie zdarza. Podziękuję mu ładnie. A teraz dzwoni Seba. Sobota, 1 lipca. Nocowałem we Florencji w Toskanii. Tam mi się udało dojechać. Ale jest sobota dzisiaj, 1 lipca, w związku z tym zaczynają się wakacyjne zakazy i we Włoszech o 8 zaczynają się zakazy. A jest 7. W związku z tym brakuje mi około pół godziny, 40 minut, żeby dojechać w ogóle do Rzymu, już nie wspomnę o Neapolu. Więc będę musiał się zatrzymać i czekać do końca zakazu, do 16, aby znów móc ruszyć. Także mam taki szarpany dzień, bez sensu. Dzisiaj w Polsce zaczynają się zakazy wyprzedzania dla ciężarówek, od dzisiaj to obowiązuje. Tutaj we Włoszech, jak widzicie, nie. I popatrzcie, jadę sobie 84-85 na godzinę, on mnie wyprzedza. Około 90. Problem jakiś był? Zresztą mogę sprawdzić dokładnie, ile jedzie. No, 93. Dobra. Jechał 8 km więcej niż ja. Ile to trwało? Moment. A w Polsce będzie można wyprzedzać, jeśli ciężarówka druga jedzie mniej niż 10 km od dopuszczalnej prędkości. Czyli ona może jechać maksymalnie 70, a ja minimum 80 i wtedy mogę wyprzedzać. Krótko mówiąc, zapowiadają się korki, zapowiadają się naprawdę koszmarne rzeczy na drogach polskich. No ale kij w oko wszystkim politykom, którzy do tego dołączyli. A tutaj zobaczcie, Włochy, pogoda w kratkę. Jutro ma być pięknie i cały czas się waham, czy jechać do Neapolu, czy zostać na przykład w Rzymie na weekend, ale to ja jeszcze sobie to przemyślę.